Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję słuchawek muzycznych, słuchawek od firmy Urban Ears, czyli szwedzka firma model Zinken. Najbardziej zaawansowany w ich ofercie, model bardzo ciekawy, ale wszystko zobaczycie sobie dzisiaj w tym filmie. Ceny tych słuchawek i innych modeli sprawdzicie w opisie filmu, tak więc zaczynamy. Tak więc przed nami słuchawki szwedzkiej firmy Urban Ears, model Zinken. Najbardziej zaawansowany w tej chwili model w ofercie tej firmy. Słuchawki wyglądają dość prosto, posiadają prostą konstrukcję i jak widzicie też są to słuchawki w jednolitym kolorze. Dostępne te słuchawki są w bardzo wielu kolorach i jak sobie rzucicie okiem, mamy ten kolor dosłownie wszędzie, poza metalowymi elementami. To dosłownie każdy element jest w takim samym kolorze, łącznie z wnętrzami, łącznie z całym przewodem. No i moi drodzy, mam tutaj konstrukcję dość ciekawą, ponieważ słuchawki nie są ciężkie, ważą 192 gramy, więc jest to typowa waga średnia. Jeśli chodzi o pałąk, to jest on elastyczny, ale nie aż tak bardzo jak w niektórych innych słuchawkach. Natomiast jest to wszystko takie gumowane tworzywo, bardzo przyjemne i myślę, że też odporne na uszkodzenia mechaniczne. Od wewnątrz mamy poduchę na całym pałąku. Taka dość fajna rzecz, czyli logo Urban Ears w postaci metki po prostu. Fajnie to wygląda. Kolejna rzecz ważna w słuchawkach, czyli prowadnice. Zobaczcie, mamy stopniowe prowadnice, czyli dobrze sobie to wyregulujemy. Są one co prawda plastikowe, natomiast zobaczcie, są wzmacniane. Mamy dwie warstwy, w środku jeszcze jedne. To naprawdę grube, naprawdę wytrzymałe i też dość szerokie, więc tutaj pomimo, że plastik, to co do tych prowadnic nie mam uwag, są naprawdę wytrzymałe i słuchawki ruszają się bardzo mocno, robią to też bezszelestnie. I mamy też opcję złożenia ich do środka, coś takiego, a same nauszniki wyginają nam się w ten sposób. Obudowy przetworników są też takiego samego tworzywa jak ten pałąk, widać to dokładnie. I mamy wnętrza, które nie zakrywają całych uszu. Są to słuchawki nauszne, więc opierają się na uszach i mamy bardzo miłą w dotyku skórę, czy tam ekoskórę, nie jestem znawcą tego. W każdym razie naprawdę miłe, fajne w dotyku, pozwalające naszym uszom w miarę dobrze oddychać, mając na sobie te słuchawki. I zobaczcie, jest tego w miarę dużo i jest to dość miękkie. Co do tendencji do ściskania głowy, no to tutaj już nie jest tak różowo, ponieważ przy dłuższym użytkowaniu mnie osobiście te słuchawki troszeczkę cisną, natomiast te elementy trzeba przyznać, że są naprawdę bardzo wygodne. I co dalej? Zobaczcie, mamy aż dwa wejścia na dużego jacka oraz na mini jacka. Dlaczego tak? Słuchawki często używane przez chociażby DJ-ów, ponieważ takie rozwiązanie powoduje ogromną uniwersalność. Zobaczcie, przyjrzymy się samemu przewodowi. Jest to przewód bardzo ciekawy, świetnie wykonany, zakończony małym jackiem, a z drugiej strony dużym jackiem. Mamy oczywiście też rzecz przydatną do smartfonów, czyli mikrofon z przyciskiem do odbierania rozmów, zakończania, wznawiania utworu i pauzowania, też logo Urban Ears. I mamy tutaj jeszcze zwinięty przewód, który się potrafi rozciągnąć o dobre ponad pół metra, więc łącznie dostajemy tutaj ponad 2 metry przewodu, jak to sobie rozciągniemy, więc bardzo fajnie. I teraz, moi drodzy, dzięki takiemu przewodowi jesteśmy w stanie bez żadnych przejściówek podłączyć sobie te słuchawki do każdego sprzętu. Jeśli chcemy podłączyć na przykład do jakiegoś amplitunera, sprzętu domowego, czy do konsolety DJ-skiej, wtedy podłączamy sobie to w ten sposób i do tego naszego sprzętu używamy dużego jacka. Natomiast standardowe połączenie wygląda tak: duży jack do gniazda i na przykład do telefonu czy komputera i wszystko gra. Natomiast mamy wtedy nadal wolne to drugie wejście mini jack, gdzie użytkownik może podłączyć sobie dowolne swoje słuchawki i po prostu będzie słyszał to samo, co my. Na przykład jak będziemy otwierać sobie jakiś utwór z telefonu, podłączając się pod te słuchawki, będzie słyszał ten utwór. Więc taka mała rzecz, a może się przydać. I powiem Wam jeszcze, że z tego samego gniazda, jak sobie włożymy tego dużego jacka, to się trzyma bardzo pewnie, zobaczcie. Trzeba naprawdę szarpnąć, żeby to wyrwać. Więc nie ma mowy, że to nam jakoś samo przez przypadek, przez poruszenie kabla wypadnie,
bo to wejście jest takie etapowe. Najpierw wsuwa nam się to, potem kawałek obudowy i dopiero dopychamy i słyszeliście moment głośnego kliku. Więc kotwiczenie się tego jacka w słuchawkach jest po prostu wyśmienite i nie ma tutaj mowy o jakimś wypadaniu przewodu. Jeśli chodzi o tego małego, to jest troszkę gorzej, ponieważ jest to takie zwykłe połączenie, ale też słyszycie, że to wchodzi z dość dużym oporem i się wręcz wbija w to gniazdo. Też trzyma się bardzo mocno, zobaczcie. I trzeba użyć siły, żeby to wyrwać. Tak więc to jest naprawdę fajne. Teraz, moi drodzy, co do specyfikacji tych słuchawek. Mamy 40 mm przetworniki i pasmo przenoszenia dość standardowe od 20 Hz do 20 kHz. I to wszystko przy czułości około 98 dB. Tak więc parametry dość przeciętne, dość takie często spotykane. Natomiast mam tutaj oporność aż 85 ohmów. Czyli wydawałoby się, że bez jakiegoś amplitunera, DAC-a to za dużo sobie nie posłuchamy, ale słuchawki są tak skonstruowane, mają taką dynamikę, że wręcz jest to model polecany do urządzeń mobilnych, takich jak smartfony czy tablety. Możemy to sobie oczywiście łatwo sprawdzić. Zobaczcie. Naprawdę głośny dźwięk, więc nie ma tutaj z tym żadnego problemu. Każdy smartfon, każdy tablet będzie w stanie współpracować z tymi słuchawkami bardzo dobrze. Więc moi drodzy, jeśli chodzi o takie podstawowe parametry, opis tych słuchawek, to by było na tyle. Powiem Wam, że co do tej wygody, tak jak mówiłem, wykonanie tego wszystkiego jest bardzo dobre, jakość jest fajna, to jest mięciutkie, góra też ok. Natomiast jak dla mnie osobiście, to troszeczkę za duży nacisk słuchawek na głowę od boków. Ale to jest kwestia zupełnie indywidualna. Każdy z nas może to odczuwać inaczej. A teraz posłuchajcie sobie też o wrażeniach dźwiękowych w sekcji dźwiękowej, tak więc zapraszam do dalszej części recenzji. Czas jeszcze na formalność, czyli test mikrofonu tych słuchawek. No dobrze, w tej chwili nagrywanie już jest odpalone. Mam je podłączone pod rejestrator cyfrowy Tascam DR05 i możecie posłuchać, jakby mnie na przykład słyszał rozmówca, jeśli bym odebrał telefon podczas użytkowania tych słuchawek. A i myślę, że wystarczy tej próbki dźwięku. Przechodzimy do dalszej części recenzji. I moi drodzy, podsumowując, Zinkeny to słuchawki bez wątpienia bardzo fajne, chociaż ja mam troszeczkę mieszane uczucia, ponieważ urzekają swoją prostotą, jednym kolorem, przy okazji mamy je w kilku kolorach. Bardzo fajnie jest też przewód uniwersalny, który widzieliście, z dwoma wtykami. Można sobie tutaj kombinować do woli, podłączać je do różnych urządzeń. Natomiast co do wygody, są wygodne, ale dla mnie nie do końca, ponieważ po dłuższym czasie czuję jakiś ucisk niestety troszeczkę od boków słuchawek. No i kolejna rzecz, jeśli chodzi o tą jakość dźwięku, to jest naprawdę dobra, natomiast bardziej do muzyki rozrywkowej, jakiegoś hip-hopu, techno, popu i takich gatunków. Natomiast gorzej wypadają w muzyce klasycznej, więc nie można powiedzieć, że są w pełni uniwersalne, ponieważ w innych gatunkach radzą sobie lepiej, w innych gorzej. Jakie jeszcze zalety mogą się złożyć do transportu? Są też stosunkowo lekkie. No i przede wszystkim jakość wykonania materiałów jest też bardzo dobra. Oczywiście jeszcze raz powtórzę, najgenialniejszą częścią jest przewód. Z drugiej strony te słuchawki ostatnio sporo staniały, ich cena jest naprawdę atrakcyjna, więc jeśli szukacie słuchawek fajnych do smartfona, tabletu, ewentualnie do komputera, to naprawdę ciekawa oferta, sprzęt jest solidny.
Tak więc to by było na tyle. Jeśli interesuje Was ich cena innych modeli od Urbaneers, to zobaczycie je w opisie filmu. Jeśli film Wam się podobał, subskrybujcie, polecajcie znajomym i zapraszam też na mojego Facebooka. Linki macie w opisie filmu. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!